Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mamy dzisiaj dla Was dwa pomysły na rzeczy na biurko. Pierwsze to jest teczka z przegródkami. Tutaj widzicie, są te przegródki zrobione z kopert i w tych przegródkach możemy trzymać jakieś drobne rzeczy, na przykład naklejki, albo rachunki, albo inne przybory, które nam się przydadzą do pracy przy biurku. I właśnie w tym filmiku zobaczycie, jak zrobić taką teczkę. Tutaj możemy sobie ją zamknąć w ten sposób. To jest takie dosyć oryginalne i ciekawe zamknięcie. I to są wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne. Tutaj mamy koperty, mamy też takie kartoniki, może być sztywniejszy papier kolorowy w dwóch różnych kolorach, na przód i na tył. I mamy oprócz tego klej. Dobrze by było, żeby to był mocno trzymający klej. I nożyczki oraz coś do zaznaczenia, może być ołówek albo długopis. I zaczynamy od przygotowania kopert. Możecie sobie przygotować tyle kopert, ile będziecie chcieć mieć przegródek, na przykład 10 albo 15. I najpierw odcinamy wszystkie góry od kopert, wszystkie zamknięcia kopert i teraz sobie tutaj układamy kopertę. W ten sposób trochę wystaje, więc lepiej tak i wytniemy potem ten kartonik. Tutaj sobie zaznaczamy, gdzie się nam kończy koperta. Tą część odetniemy. I teraz drugi kartonik wycinamy dokładnie tak samo. I teraz mamy tutaj kopertę, musimy zostawić trochę na brzegu, z jednej i z drugiej strony i sklejamy wszystkie nasze koperty razem. Najlepiej na samym środku, możecie po całości, ale to jest strata kleju i przykładamy w miarę możliwości jak najrówniej, żeby były równiutko ułożone i sklejamy bokami wszystkie koperty, które mamy przygotowane. I w ten sposób rozkłada się nasza harmonijka zrobiona z kopert i tylko brakuje jej okładki i teczka będzie gotowa. Teraz przykładamy ją z jednej strony okładki i wklejamy. Najlepiej w ten sposób, żeby dało się zagiąć. I to będzie nasze zagięcie z góry i jeszcze drugie zagięcie od dołu. I wklejamy koperty. To jest ta strona od góry, tam gdzie mają otwarcia. A to jest część dolna i przód. Tutaj też smarujemy klejem i zaginamy. Ta część będzie przytrzymywała kopertę od dołu. To możemy odciąć albo możemy właśnie zagiąć i przykleić w ten sposób i przód i tył. Tył będą dwukolorowe. Tak się otwiera nasza harmonijka. A
w ten sposób się zamyka. I żeby się jeszcze ładniej zamykało, możemy zrobić nacięcia na tym zamknięciu od góry. Możemy wkleić jakiś rzep albo inny rodzaj zamknięcia, albo właśnie naciąć. To jest najprościej w ten sposób i wtedy ładnie się zamyka. I taką jedną część wkładamy pod spód. Tutaj troszeczkę odstaje, więc możemy zrobić więcej nacięć. I zamknięcie będzie gotowe. O, na przykład tak. I nasza teczka z kopertami w środku jest gotowa. Możemy właśnie w nich trzymać drobne karteczki, małe przedmioty, ale właśnie głównie jakieś naklejki, na przykład takie, jakie tutaj mam. Obrazki, zdjęcia. Możemy wszystko w tym trzymać. Tutaj jest notesik w kształcie lamy. I bardzo ładna, bardzo prosta do zrobienia teczka jest gotowa. Teraz mamy pomysł numer 2. Ten pomysł to jest arbuz. Arbuz zrobiony z podkładki korkowej. To jest okrągła podkładka, właśnie taka będzie nam potrzebna. I ten arbuz nadal może służyć po tym jako podkładka, może służyć jako ozdoba. To będzie nam potrzebne, czyli podkładka korkowa. W zależności od tego, jaką macie, może być mniejsza, większa. Grunt, żeby była raczej okrągła. Może też być półkolem, ale najładniejsza jest okrągła. Do tego będziemy potrzebować czarną, zieloną i czerwoną farbę, pineski i pędzelki do farby. I to tyle. I musimy zrobić sobie tutaj, pomalować najpierw powierzchnię. Czyli na czerwono i na zielono, potem będziemy mieć pestki czarne i potem możemy przyczepiać różne rzeczy pineskami. I zaczynamy od środka, czyli od czerwonego. Potem mamy zielony. I jeszcze mamy czarne pestki. I nasz arbuz jest gotowy. Możemy go traktować jako, możemy używać jako tablicę do zawieszania notatek. Gdzieś sobie powiesić i potem pineskami przypinać na przykład plan dnia, listę zakupów, wszystko co potrzebujemy. Możemy go nadal traktować jako podstawkę pod gorące przedmioty, na przykład pod czajnik, to wtedy musi mieć tylko specjalną farbę, która się nam nie roztopi pod wpływem temperatury, albo może po prostu służyć jako ozdoba, którą sobie gdzieś położymy albo powisimy. I to jest cały pomysł, bardzo prosty jak widzicie. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!